Cieszę się, że Jarosław Kaczyński wpłacił 50 tysięcy złotych na siły zbrojne Ukrainy. Przypomnę, zniesławił mnie, nazywając zdrajcą dyplomatycznym za to, że rzekomo kazałem cofnąć notę związaną ze Smoleńskiem, która de facto w ogóle nie istniała. Groziło mu 700 tysięcy za umieszczenie przeprosin, złożyłem mu ofertę, skorzystał. Patriotyczne rozwiązanie. Niech to będzie przestrogą dla oszczerców, a dla nas dobry omen. Z Kaczyńskim można wygrać i obyśmy z nim wygrali w październiku.